A to będzie nawet Loki, Royal Youth, Unicorns of Love. Której drużyny ci jest najbardziej żal? Unicorns of Love. Wydaje mi się, że są najbardziej kompetentni z wszystkich drużyn pozostałych. Okej. Okay. Kto wie? Może Splice jeszcze zadziwi, jak bardzo kompetentni są, ale... Jest taki potencjał, ale my wracamy do trzeciej mapy i Hong Kong Attitude ma Blue Side. Szokujące, że na tę stronę właśnie się zdecydowali. I Zorus Gaming banuje Pyke'a, banuje Pantheona. Pantheon standardowy ban Red Side'u, za to Pyke to już jest zdecydowanie bardziej dostosowany do rywala wykluczenie. Czym jeszcze będzie posiłkować się KKA w tej pierwszej rotacji? Może Akali, może stwierdzą, że jej nie chcą zobaczyć? Nie, będzie to Gangplank. I to jest całkiem niezła faza wykluczeń, wydaje mi się, dla HKA. Najciekawsze jest to, że tutaj albo Syndra, albo Lee Sin na pewno trafimy na first pick. Pytanie, czy Hong Kong Attitude będzie chciało podejmować Lee Sina, biorąc pod uwagę swoje tendencje. Syndra wykluczona i nie wiem, czy HKA ma dużo first picków. Zaya. To nie jest drużyna, która bardzo korzysta z jakichś konkretnych postaci. Zaya jest takim naturalnym, w sensie ja uważam, że powinna się tu pojawić, bo jest po prostu tak super OP. No to jest Zaya Raka. Ale potem. To też może mieć swoje pozytywy. Pamiętajmy, że obecnie Zaya Rakan nie jest najbardziej dominującym lane'em. Nie róbcie tego, proszę. Czemu? To jest bardzo duży komfort dla Kai Winga. Ale wybór Rakana tak często będzie oznaczał przegraną dolną alejkę. Rakan bez Zayi stanowi małą siłę na bocie. Tak. Jest super w teamfightach, jest fajny na roamach i dlatego w serii G2 Fnatic widzieliśmy dużo Rakana, dużo Pyke'a, tych postaci pewnie. Ale kurde, Kai Wing nic nie zrobił w ostatniej grze. To będzie Zaya oczywiście tutaj, zero złudzeń, jeśli czegokolwiek nauczyliśmy się o League of Legends to... Czemu nie Zaya Thresh, czemu nie Zaya Nautilus? Oczywiście nie teraz, zakładam, że dopiero na last picku pierwszej rotacji, ale czemu nie powtórzyć tego, co było w ostatniej grze? Jeśli chodzi o 2019, to bardzo popularnym wyborem byłby Jarvan w tej chwili, ale on chyba na tych Worldsach nie odnalazł się za dobrze. Będzie to znowu trzecia Akali dla Sejego, ale również trzeci Lee Sin dla Crasha. Chciałbym tu zobaczyć botlanera, który nie jest Ezrealem. Będzie. Ale chciałbym tu zobaczyć botlane. Chciałbym tu zobaczyć postać na dolną część mapy. Wydaje mi się, że chcesz zachować dwie solo linie na końcową część tego draftu. Jak na razie ktoś przystawił chyba lustro do gry numer 2. I to dosłownie, bo strony się zamieniły, mamy lustrzane odbicie, ale postaci te same. Rzeczywistość nie uległa zmianie. I powiedziawszy szczerze, nie jestem fanem tego dla Hong Kong Attitude, bo pokazali, że... I przegrałeś tym draftem przed chwilą. Ale wiesz, symptomy, dla których przegrałeś, nie były tylko przypadkowe. Mówiliśmy, że tak, część tych warunków była, powiedzmy, podyktowana jakimiś rzeczami, które się zdarzyły, ale... No, ten botlane przegrywał 2v2. Rakan nie był w stanie roamować. W późniejszych teamfightach Rakan nie znajdował jakichś super inicjacji, bo zaraz odpychał go Thresh, zaraz Zaya wyskakiwała w powietrze. Nie wiem, czy jestem dużym fanem. Oczywiście nie ma tutaj tego Gangplanka, który wcześniej był wybrany wcześniej, znaczy, który w poprzedniej mapie był wybrany wcześniej, ale to może być właśnie ta nadzieja, że teraz Hong Kong Attitude dobierze sobie jakiegoś mocniejszego carry stopa, w sensie postać, która będzie miała więcej do powiedzenia w laning phase'ie i to zmieni dynamikę meczu, bo być może wtedy Odie będzie musiał grać inaczej, nie będzie mógł dive'ować i mieć darmowej presji na bocie, bo i tak przeciwny jungler musi ratować Gangplanka z terapatów, tylko być może będzie tutaj właśnie coś, co te presje będzie dla HKA rodziło. Mają oni jeszcze jednego bana. Ostatnio przeznaczyli go już, nie pamiętam na co. Na pewno nie na Elise. To był Jarvan chyba. Tak, to był Jarvan. A więc... czy Jarvan się pojawi tutaj? Nie byłby to idealny wybór w tak nieuchwytne postaci jak Ezreal, Lee Sin i Rakan. Ten kataklizm miałby niską wartość. Olaf tu jest całkiem fajny, ale on ogranicza inicjację. Chyba, że jest to flex Olafa. Olaf jest... Niedocenianym toplanerem to na pewno. Ale będzie to ostatecznie Nocturna. To sugeruje... bardziej globalną kompozycję. Może grę do Akali na bocznej alejce. Oj, pamiętajmy też, że Nocturne czuje się swobodnie w Lee Sina. Możesz nieważne co zablokujesz, czy Q, czy RK, to blokujesz duży potencjał Lee Sina w bezpośrednich pojedynkach, rzucasz na niego po prostu E i wygrywasz taką starcie, ale... Okej, HKA wraca do komfortu. To będzie pełen komfortowa heal. Korki dla Michela. Jeżeli w Akali jest to... Jego najczęściej... Tak jest. Jego najczęściej grywa po 10-6. I teraz moje pytanie. Czy Bugax może zagrać Akali w razie czego? I coś fajnego w Korkiego. Oj, Tristana na przykład zbanowana. To jest jedna opcja mniej, ale... I w ogóle mało jest takich super silnych odpowiedzi na Korkiego. Azir? A Korki w Akali jest fajny. Azir ma wczesne prio, ale potem je traci. Renekton? Myślę, że nie byłby tutaj tragiczny.
jest całkiem okej blind pickiem, biorąc pod uwagę fakt, jak głęboko jesteśmy w drafcie, bo tutaj jest mała szansa na to, żeby pojawiła się Queen, wydaje mi się, a mimo to będzie to Gnar po prostu dla Trizziego. Czuł się nim okej? Nie jest dostępny. I co tutaj tak naprawdę, bo potencjalnie... Damy pytanie, czy Bugax może zagrać Akali, bo... W teorii Bugax może zagrać wszystko. Miał jakiś 16 Shen okay? Czy... Shen wydaje mi się, że jest okej. Okay. Do Nocturna to zawsze było fajne połączenie. Do Kennen. Akali to jest fajne połączenie. Kennen, Irelia, okej. Okay. Irelia była czymś, o czym myślałem, ale wyrzuciłem ją z głowy, przerzuciłem się na Kennena. Wydaje mi się, że Kennen byłby tu okej. Okay. A ja chciałem Shena. Shen jest świetny z Akali oraz z Nocturnem. Możesz asystować przy ich ofensywnych zagraniach. Ale oddajesz linię. Wydaje mi się, że Izurus nie może oddać linii. Bo Akali będzie pychana przez Korkiego. Lee Sin jest lepszy w early game niż Nocturne, w sensie może więcej zdziałać. Oj, też Shen byłby puszowany, więc masz tylko jedną linię, dookoła której możesz coś podziałać. Co nie jest z definicji tragedią. Tylko ale... mogłoby się tą tragedią skończyć. Pamiętajmy, że Korki na paczkach może wlecieć Gnar, może wlecieć na Mega z teleportacją, Crash może skampić Varangelusa i Slowa, bo Ezreal i Rakan to jest linia, które 2v2 będzie przegrywać, ale 3v2, czy nawet 3v3 jesteś w stanie znaleźć wykluczenie, więc... Wydaje mi się, że to by było po prostu oddanie zbyt dużej siły rywalom za darmo. Po prostu za darmo, bo ten Shen niedużo ci daje, okej, okay, jest fajnym narzędziem w późniejszych teamfightach, ale wydaje mi się, że mimo wszystko za bardzo late game'owo by to szło. Przekonajmy się, mówiłeś, że draft da ci więcej sugestii na temat tego, kto Rumble może... mógłby to być okej. Okay. Przepraszam, że jeszcze ci słowo, ale po prostu zastanawiam się... O, Rumble, o tyle jestem przyzwyczajony, że Rumble'a widzę, kiedy przeciwny carry jest Varusem albo midlaner jest Orianą, kiedy faktycznie wyłożenie equalizera może być inicjacją w tych fightach, tutaj wszyscy wyskakują z tego ultimate'a. Tak, tak, tylko po prostu jeżeli chodzi o laning phase, jeżeli też chodzi o Nocturna. Gasisz światło, odpalasz czerwony dywan i już wiesz, jak rywal będzie unikał. I pewnie ma arcane shifty, ma flashe, ma możliwości przemieszczania się, ale to sprawia, że wszystkie te umiejętności są palone. Zdjęte i wtedy wchodzi Seiya. Po raz kolejny na tej Akali. Wtedy albo Nocturne. Zaya z autoatakami, która nie musi się obawiać. Wydaje mi się, że Rumble byłby tu całkiem spoko. A więc to były nasze poglądy na drafty. A wydaje mi się, że jak najbardziej Irelia jest w porządku. Ze tak, tak, na... żeby nie było. Ja nie mam z nią tak. problemu, nie? Tylko po prostu gdzieś tam teoretyzuję, co jeszcze mogłoby nam się tutaj pojawić. A to jest na pewno ten wybór, który zmusza Gnara do przemyślenia każdego kroku, jaki stawia, ze względu na to, że Irelia ma mobilność, żeby dostać się do mini Gnara i ma obrażenie, żeby pokonać mega Gnara. I to jest ten duży problem związany z Gnarem, kiedy właśnie przeciwko królowej, znaczy królowej, mistrzyni Zionu stoi. A Joni. Mistrzyni ostrzy. Tancerki tak. ostrzy. Tak jest. Lore jest trudny. Tak. Się go nie czyta. No wtedy na pewno może być całkiem wymagający. AK, ciekawa wizja zobaczy Vahir, bo ona sprawdzi całą ścieżkę od jego, jeżeli miałby zacząć z dolnej części mapy. To są dwa wysoko wysunięte wardy. To jest o tyle ciekawe, bo Nocturne jest niemal zawsze dedykowany full clearowi. I potem recalluje, więc i tak nie będziesz wiedział, gdzie potem pójdzie. Ale jak widzimy, bardzo często Slow po prostu stawia trinketa, potem bierze czerwonego, sprawdzają u rywali. 5 golda i mała potka dla Unifieda. AK zaczyna ten mecz całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o te dwie kompozycje, to na pewno Hong Kong Attitude będzie chciało grać dookoła PR Spike'ów swoich strzelców. Ezreal, Korki, Avahir. Ile razy w historii LoL'a... Okej, to są wardsy. Musieliśmy chociaż raz dostać ten duet, dobrze? To jest po prostu stała kosmiczna dla League of Legends. To prawda. Nie wiem, czy kojarzycie, ale od 2012 zawsze Korki się pojawiał. I chodzi o to, że Riot albo buffował Korkiego i Ezreala, albo po prostu butował Triforce'a, czyli buffował Korkiego i Ezreala. I te postaci zawsze w październiku się pokazywały międzynarodowo. I po prostu też wydaje mi się archetyp postaci. Po prostu masz... Dwie bardzo bezpieczne, zadające dużo obrażeń, ale też niesamowicie połkujące postaci. Czego chcieć więcej od twoich Keren? Tak naprawdę, czego chcieć więcej? To jest po prostu uczciwy skillset. Okej. Okay. I tych CC akurat Hong Kong Attitude ma mało. Wow. Bugax, super wymiana. Przewaga drugiego poziomu. Ale też trzeba przyznać, że 3Z nie powinien dawać się tak łapać. To jest linia, na której nie powinieneś dopuszczać do czegoś takiego. Masz zasięg, po prostu farm szybko level 2. Jeżeli nie możesz tego zrobić, to oddaj falę Ireli. Ona nic ci innego nie zdziała. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat Ezreala z Korkim. A, wiem już to. A mianowicie, że mamy tutaj dwa klepto, więc to będzie podwójne przyspieszanie i jak najszybsze pójście w stronę Shinów i przedmiotów, które się z niej budują. Zakładam, że Korki będzie starał się iść w stronę
jak najprędszego Trinity Force'a. I normalnie często widzimy na Korkim grające przeciwko Akali Hexdrinkery. Tutaj wydaje mi się, że chciałbyś mieć tego Trinity Force'a od razu, że nie będziesz chciał opóźnić sobie build. Oczywiście to również może się wydarzyć, ale wolałbym raczej tego nie mieć. Nakreślałem, że Nocturne jest postacią, która nie chce walczyć, ale kiedy masz takiego świetnego priorytetu stopa, to aż wręcz wypada. I chcę zaznaczyć, że jak Nocturne ma walczyć przed szóstką i w ogóle walczyć, bo on nie lubi walczyć generalnie, to właśnie z Lee Sinem. Możesz zablokować mu Sonic Wave, przez to blokujesz też Resonating Strike i Lee Sinowi zostaje tylko auto-atak. To na pewno nie jest wielką dawką obrażeń. Tak, na pewno Nocturne tutaj ma duże możliwości względem blokowania obrażeń i dlatego też mówiłeś, to jest całkiem fajna kontra na Lee Sina i Yodi. Zdecydowanie czuję się komfortowo. Zobacz, że wyczyścił wszystkie swoje obozy oprócz golemów, na których zakładam skończy całą ścieżkę. To jest tak naprawdę 6 kampów zrobionych. Miał super religię. To jest więc 6 kampów zrobionych na start. No, mission? 7 nawet. Z tego co widziałem, jeden worek ze złotem wydropił. Możliwe, że więcej, tylko nie zauważyłem. Aczkolwiek z tego worka dostał 100 sztuk, więc już w tym momencie Korki będzie czuł się fajnie. Co nie zmienia faktu, że póki co ten early game raczej wygrywany przez Sei. To jest dość ciekawe dla mnie, że Mission nie jest w stanie przepuszczać tej linii. Bo normalnie, kiedy widzimy Korki Akali, zazwyczaj Korki po prostu puszuje i sprawia, że Akali musi używać umiejętności, żeby farmić creepy. Tutaj tego nie widzimy, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że kiedy Odi ma taką presję, no to też jako midlaner będziesz się troszeczkę bał wysunąć wyżej na linii. No, mówiąc o nim, recalluje do bazy i dla mnie tak, wow, zrobiłeś 8 kampów w ciągu pierwszych 5 minut. To jest fantastyczny start dla Nocturna, w ogóle nie musiał się niczego obawiać. Zbudowany już czerwony smite, akurat bardzo mu pomoże, kiedy będzie ultował i tak naprawdę po kolejnym... Kolejny pasażu zagrań. Parę kampów weźmie, może kraba, będzie szóstka, ale jak cofnie do bazy też Warrior. Okej, okay, to też jest ważne. Pamiętajmy, Warrior daje ogromną dawkę obrażeń. I w tym momencie, za każdym razem, kiedy paranoja jest dostępna, jest to przepotężny ultimate i każdy się tego obawia. Wtedy staje się najlepszym gankerem w grze, kropka. Tak, dajcie mi lepszy kontrprzykład. Co ciekawe, zobacz, że Unified i Kaiwing tym razem wygrywają botlane i niestety mało widzieliśmy... Bo Odi w ogóle nie grał dookoła bota. Tak, ale w ogóle mało widzieliśmy kamery tam i zastanawiam się, z czego to wynika, bo na poprzedniej mapie na pewno było to częściowo spowodowane tym, że ta walka na rzece została poprowadzona w dość słaby sposób dla Hongkong Cat Idiot, to po pierwsze. Po drugie, Crash głównie skupiał swoją uwagę na górnej części mapy, próbując ratować Trizziego. Tutaj zdecydowanie więcej czasu mógł poświęcić na ścieżki dookoła bota, co daje im potencjał na push. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że musiała pójść jakaś zła wymiana, albo coś musiało pójść nie tak, skoro aż taki priorytet mieli. A też nie oszukujmy się, obaj strzelcy już teleportowali na linię. Co nie zmienia faktu, że HKA dostaje Cloud Drake'a, a nie Infernala czy Mountain Drake'a, tak jak dostawał Izurus. I nadal nie wiemy, co będzie następnym smokiem, ale zakładam, że jest duża szansa, że to będzie Cloud Drake. Patrzymy na złoto, faktycznie. Tutaj bardzo często zdarza się, że po tych faktycznie kilku, nie kilkunastu minutach to Hongkong Attitude ma lepsze wyniki, bo zawsze na jakiejś linii jest znaczący outfarm. I też znowu grają dwa razy klepto. Ojej, pamiętajmy, że Odi ma szóstkę. Mógłby tutaj wchodzić, ale chyba to się nie opłaca. Po prostu Crash będzie starał się zesmajtować tego psa, tak samo będzie starał się zrobić jego przeciwnik. I tak jak mówię, nasi bracia klepto, najbogatsi po stronie AK. Co ciekawe, Odi jest najbogatszy po stronie Izurus i ten power farm, o którym mówiłeś, ma więcej stworów niż Seiya i czai się chyba na Mishina albo na tego kraba. To byłoby naprawdę trudne, żeby tutaj zgarnąć Korkiego, który tak defensywnie jest ustawiony, ale nie miał dużo many przed chwilą, Korki. Chociaż teraz patrzę, ma 3 ciasteczka, 2 potki na manę i do tego jeszcze 3 staki z Corruption Potion, więc... Kleptomancja be like. Wydaje mi się, że nie będzie miał problemu z zachowaniem określonego pasku many. I patrz, Odi zabiera kolejnego kraba, potem może wrócić na swoją górną jeszcze część mapy. Jeszcze robi Grompa w tym momencie. Tak, przepraszam, Grompa, nie kraba. Kraba też wziął. Naprawdę. I do tego jeszcze może golemy już na poziomie 6 wziąć. Czyli drugie golemy, które średnio mniej więcej 6 poziom mają. To jest mnóstwo expa, zaraz będzie miał 7 level, a Crash ledwo wbił 6. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o las, to jest tutaj duży outjungling postaci. Wow. Tylko to też jest wynik możliwości postaci. Nie musiał nikomu pomagać, Lee Sin nic nie robił. On nie jest zmuszony do działania w jakikolwiek inny sposób niż farma i inwazję. Myślałem, że idzie po prostu na swój blue buff. Ale jakby przewidywał Crasha, to jest na pewno ustawione na rywala. Pamiętajmy, że flash jest dostępny i Lee Sin ma mnóstwo sposobów na ucieczkę. Faktycznie ten flash jest zagrany. Podoba mi się Odi.
To jest dokładnie ten Odi, którego chciałem dostać. Wow! Czy to jest buga, którego chcę dostać, bo Easy w sporych tarapanach flash, żeby uwolnić się z wieży. I to jest solo kill na topie. Tomek, co ty na to? I tak rzadko widywaliśmy Irelię na tym turnieju. Łatwo jest zapomnieć, ile jest w stanie ona stanowić obrażeń, ile jest w stanie stanowić dla swojej kompozycji. Bestia, tak! Jeszcze tylko amplifikuje te pierwsze poziomy na niej. To jest, kiedy normalnie Conquerorem starasz się zabłysnąć w długich teamfightach, to w tych krótkich walkach press the attack czyni przedmiot twojego ataku bardzo wrażliwym. I tutaj wiesz, nawet nie musiał trafiać w jakikolwiek sposób Bugak z swojego E, bo wystarczyły obrażenia bazowe, które był w stanie zadać i super egzekucja tego dive'a. Nie było szans do... Jak na dive i Zuros, to powiedziałbym 10 na 10. Wiesz czemu? Bo nie pojawił się tam Odi. No. Bugak wiedział, że może liczyć tylko na siebie. Gdyby był Odi, to byłby double kill dla Freeziego. Tak, na pewno. Na pewno. Tak czy owak, HK, ja już w drafcie zaznaczyłem, nie jestem ogromnym fanem. Na pewno jest to... bardziej pasuje mi ten Korki w Akali niż Tef, ale nadal nie jestem ogromnym fanem, bo de facto scenariusz tej gry jest podobny jak poprzedniej, przynajmniej draftowo, że Varangelus i Slow mają komfortowy botlane, twój top lane wygrywa i masz junglera, który w razie czego może dive'ować w zupełnie inny sposób, bo tutaj nie od samego początku, tylko tutaj po szóstce, ale Nocturne dostał darmową przepustkę przez tę grę i mimo tego, że HK ma drobną przewagę w złocie, late game trudno jest powiedzieć, do kogo będzie należał. O, widzisz Korkiego i to zawsze jest solidny argument. Aha, ale no. po drugiej stronie... Ale jeśli chodzi o ogólną prezencję w teamfightach, mam wrażenie, że Izurus ma więcej narzędzi. Tak mi się też wydaje. Wydaje mi się też, że... Znaczy ja ogólnie mam tendencję do szanowania bardzo teamfightów ze strony Akali i Irelii, bo na pewno są to postacie, które budziły koszmary w nas przez ostatni rok i w pełni to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że z reguły budzą koszmary z innych powodów. Boisz się solo killa od nich, albo to jak są zwodnicze, albo nieprzewidywalne. Ja uważam, że jedną z najlepszych rzeczy, które lubię w tych postaciach, to są ich teamfighty. Tak, ja uważam, że Assassin, który ma dobre teamfighty, jest OP. I mówiliśmy o balansowaniu klas swoją drogą na poprzedniej mapie. To jest, wydaje mi się, że coś, co powinno być zakazane Assassinom. Jesteś dobry w eliminowaniu jednych osób, a nie w walkach 5 na 5. A Kiana i Akali patrzą mi prosto w oczy. Powiesz, de facto Irelia nie jest żadnego rodzaju Assassinem. A może, mówimy o Akali. Tak, może Akali, ale też jest to specyficzny rodzaj postaci. To, co na pewno można powiedzieć, kiedy skombinujesz jedną i drugą razem, stanowią absolutny... Tak. Schemat rzeźni. Każdy marksman nienawidzi zobaczyć to przeciwko sobie. Aha. I też problem jest taki, że kiedy jeden wchodzi, jesteś w stanie go powstrzymać. Kiedy wchodzi dwóch, nie ma takiej kontroli tłumu i pilu, który obroni cię i przed Akali, i Irelią w kompozycji HK. Narzekaliśmy na te heraldy. Czy czeka nas kolejny off-tempo swap? Freezy ze strony HK? A może się tutaj pojawić. Jest bliski Mega Gnara. Awahir to może być dobry teamfight dla Hong Kong Attitude. Na razie bije się Rekan, podbija trzy osoby! Co z tego wyniknie? Na razie dwa spalone, co płocze. Bugak spróbuje sobie kupować kolejne sekundy. Seja z ładną eliminacją. Na drugie tempo stracili cały zasięg Hong Kong Attitude. Podobnie jak i Heralda, bo ten się resetuje. Ale Izurus spalono wszystko. I brak Mega Gnara. To była inicjacja minimalnie za szybka dla Freeziego. Gdyby on był w stanie doskoczyć z flashem, wbić rywali w ścianę, to mogłoby przesądzić o losach tego early game'u. A tak, mamy jedno zabójstwo, dużo popalone, ale ostatecznie niewiele wynika. I ten Herald może stracić na priorytecie, bo ponowne zorganizowanie wszystkiego, co tam się odbyło, zajmie tyle czasu, że i plate'ów nie będzie kiedy wziąć, ale ten teamfight, no właśnie, niestety, nie idealny dla Bugaxa. I spójrz, że Kaiwing pięknie inicjuje i gdyby tu był już Mega Gnar, to jest masywne wejście, które po prostu kasuje całość. Co ciekawe, Crash nie użył kopniaka. Zakładam, że samym kopem mógłby poskromić Bugaxa. Trochę mi tego zabrakło. Minimalnie myślę, że nie dograli się zawodnicy HK, ale Herald najprawdopodobniej trafi i tak w ich kieszenie. A czy uda im się zgarnąć złoto z plate'ów? Najprawdopodobniej, więc nie jest to koniec świata. Mhm. Na bozie po prostu robią swoje. To jest ta wreszcie wymiana, o której mówiłeś. Po co zawsze się bić? Crash mógłby rozstawić wardy, to byłoby dobre. Ze względu na to, że jest mało znane akurat, ale tak. Herald resetuje twoje trinkety. Mhm. Więc mógłbyś rozstawić... Dwa trinkety, dajesz Heralda, potem masz znowu dwa trinkety. Więc zwłaszcza, że zagrywasz go szybko, mogłeś postawić w jakichś krzakach, ale to już są tylko detale. I tak kontrola nad wizją była tam całkiem zacna. I tak zresztą wiesz, gdzie rywale są. Więc to jest po prostu wymiana stron. Tak, i teraz wieża na bocie będzie brana przez Bugaxa i Odiego, podczas gdy turret na topie padnie oblężeniem Unifieda, Crasha, Kaiwinga.
pytanie tylko, co z resztą drużyny, bo Trizy i Mission są na górnej rzece i nie wiem czemu, to po pierwsze, bo nic tam nie mieli do roboty, chyba stawiali Warda, ale nie wiem czemu są we dwójkę. Po drugie, czemu któryś z nich nie jest na bocie? Wydaje mi się, że Trizy mógłby przeżyć zanurkowanie, chyba że nie. Trochę kupił defensywy, popatrz, jego ekwipunek to właśnie tylko anti-Irelia dive komponenty. A Mission też, wiesz, ma Flasha, ma Trinity Force'a, mógłby szybko szczyścić falę, nie wiem, czy byliby go w stanie zdejmować, więc może... I tutaj nie upieram się mocno, ale wydaje mi się, że była szansa na to, żeby kogoś wysłać na bota i opóźnić. Tylko to jest ten problem. Frizzy i tak miał już lekki problem po tym solo killu Bogaxa. Trzy wave'y tylko... i cała wieża dla top lanera Isurus Gaming i on wróci z Triforce'em. No właśnie, bo ja to rozumiem, że on bał się, że mógłby być zanurkowany, gdyby pojawił się na bocie. Tylko teraz będzie musiał się bać. Bycie z Missionem na środku oznaczało, że nie dostajesz creepów, dzielisz się punktami doświadczenia. Bugax na pewno doświadczenia dużo nałapał i zobacz, że to skutkuje przewagą doświadczenia na topie, ale również w lesie od Ima ze względu na tamtą poprzednią sytuację. Zakładam, że Seiya może zaraz też będzie miał nad Missionem, bo on musiał bardzo dużo expa podzielić ze swoim sojusznikiem. Na razie podejście pod mida i faktycznie Wavekeer na pewno nie jest czymś, co Isurus draftuje w tym best of five. Więc zobaczcie, z jaką łatwością przyszła ta rotacja. To pod tym względem bardzo przytomne zagranie. Lecz złocie i tak prowadzi Isurus Gaming i moja sugestia jest również fajnie, Herald na topie, 5 plate'ów, ale to zostało wszystko podzielone. Ja zawsze jestem fanem wtłaczania w jedną osobę całego złota, i zwłaszcza kiedy to jest Irelia, bo nie ma różnicy między tym, że zamiast po 300 sztuk złota w kieszeniach, twoi sojusznicy mają po 600. Tak. Ja wolę po prostu 900 sztuk złota w jednej kieszeni, bo to jest realny przedmiot. Tyle kosztują przedmioty. Przedmioty nie kosztują 300. Więc Isurus Gaming, ma wrażenie, bardzo fajnie fejdą w Power Spike. I myślę, że Power Spike'ami gdzieś to konkretne spotkanie leży, ponieważ patrzymy na takie postacie jak... W sensie Ezreal, Korki, Irelia to tak. Są herosy czysto Akali. Zależne od Power Spike'ów. Akali, o... Akali, każdy przedmiot to Power Spike. A co sądzisz o Nocturne natomiast? Tak, kiedyś się obawiasz tej postaci? A wydaje mi się, że Nocturne to jest bardziej kwestia tempa gry i możliwości mapy, niekoniecznie samych przedmiotów. Mhm. Zwłaszcza, że bardzo często widzimy wczesne Guardian Angele, czyli Warrior Guardian Angel na przykład. Albo Warrior Black Cleaver Guardian Angel. Albo Warrior jakiś inny przedmiot i Guardian Angel. Bardzo szybki przedmiot ze względu na to, że będziesz nurkował, będziesz starał się podgryzać rywali w teamfightcie i po prostu kupić czas dla reszty drużyny, żeby była w stanie podążyć. I w tej grze chciałem właśnie powiedzieć, że Odi świetnie farmi, naprawdę optymalne ścieżki, ale trochę brakuje mi użycia paranoi. Dla samej jakby idei, jeżeli rozumiesz, co mam na myśli, wydaje mi się, że warto by było te paranoje zainwestować w obicie kogoś i powrót do farmienia. To prawda, ale z drugiej strony, od kiedy Herald, właściwie ta cała sytuacja, wymiana topa za bota, się rozstrzygnęła, dopiero teraz mamy normalną konfigurację zawodników. Rzeczy się dzieją tak, jak powinny być, poza tym ultimatem ze strony Irelii, ale dopiero teraz mam wrażenie, że Nocturne ma coś do powiedzenia. Plus też wtłacza w siebie złoto, to nie jest tak, że on dłubie w nosie. Crash już teraz jest w gorzej sytuowany i będzie z każdą minutą również, bo ja po prostu zawsze chcę Nocturna nad Lee Sinem, jeśli chodzi o późniejsze etapy rozgrywki. I nawet nie próbuję z tym handlować, jeśli nie kłócę, tylko bardziej zależało mi na tym, żeby robić więcej presji, ale Mission będzie musiał uważać, ma błysk, ma również... Oj, to było za łatwe dla Slowa, nie jest dzieciaczkiem, to jest doświadczony trash, wie co robi. Tylko co to robi Bugax? Streportował na wszelki... Ewentualnie bali się bycia zamkniętymi pod wieżą, gdy rywale nadchodzą, ale przez to nic kogo? Nie mogą zrobić, właśnie. Trizy nie miał teleportacji, powinni sobie zdawać z tego sprawę. No, to była trochę nadwyrost teleportacja od Bugaxa, która... To dość sporo HK, bo teraz Trizy będzie w stanie ponaciskać na bocie. Zakładam, że ma Demolisha, więc to jest sporo obrażeń, ale to w piątkę topem, bo nikt nie odpowiada. Ja patrzę na inny marsz. Poza tym, że po Smokal to jest Cloudrake, to by dawał cokolwiek. Tak, wolisz złoto, obok jest Irelia i Akali, na pewno, że wolisz złoto, ale Isurus idzie w kierunku przejęcia kontroli nad tym best of five tego. A mnie HK troluje. W tym momencie HK totalnie troluje. Ich silną stroną mapy jest Ezreal, jest Korki na Triforce. Zamiast tego zupełnie oddają push Korkiego na topie. Biorą Smoka zamiast obronić tier 2. Cloud Drake'a? Serio? Za tier 2? Zwłaszcza, że Trizy i tak by wymienił tę tier 2 na tier 1 najprawdopodobniej. Nie wiem, czemu asekruowali go teraz. Jestem totalnie pogubiony. Znaczy, inaczej, to HK jest pogubione, a ja jestem pogubiony w grze, którą nam prezentują. I zobacz. ESG teraz może przez 4 minuty poczekać na przedmioty,
bo zbliża się drugi przed. Voidstaff dla Akali, zbliża się dla Varangelusa może Infinity Edge. Bugax jest powoli blisko Hydry. Odi zaraz będzie miał Black Cleavera. I za 4 minuty na dwóch przedmiotach idziesz na Infernala, bierzesz Infernala i mówisz, fajnie, że zresetowaliście tego Cloud Drake'a, który był. W ogóle, to jest taka fajna rzecz, o której rzadko mówimy, a myślę, że warto powiedzieć, Awahir. Jeżeli jest Cloud Drake dostępny i jesteś drużyną przegrywającą, to czy na pewno chcesz smoka brać? Czy chcesz go brać i dokonywać recyklingu, umożliwiać zespełnienie się innego smoka, bo pamiętajmy, że był to trzeci Cloud Drake, więc wiedziałeś, że będzie inny. Będzie to Ocean, Infernal albo Mountain, z czego dwa z trzech są znacznie lepsze niż Ocean, niż Cloud Drake. Tak, czy to będzie Infernal, czy będzie Mountain, będziesz niezadowolony. To będzie Infernal w konkretnym przypadku. I czemu HK zresetował smoka, będąc słabszymi, przegrywając walki i wiedząc, że przeciwny Nocturne jest tak turbo giga nafidowany? Nie wiem. Czemu nie bronili Tureta na topie? Nie wiem. Dużo rzeczy nie wiem, ale mam wrażenie, że to bardziej dlatego, że HK niekoniecznie wie, co robi na mapie. A nie dlatego, że ja nie posiadam wystarczających umiejętności, chociaż to również jest możliwe. Zamiast wiem, że nic nie wiem, to wiem, że możliwe, że oni nie wiedzą. Wiem, że HK nic nie wie, bo tak się wydaje z biorącego stanu mapy. Co Izurus wie? Albo co wydaje mi się, że wiedzą? Bo na razie wiedzą, że na pewno są do przodu. Bo patrz na trochę zachłanność ich ruchów. Czekają w krzakach, wiedzą, że dowolna potyczka, jaka się wydarzy, będzie na ich warunkach. Na pewno wiedzą, jak blisko są pary spajków. Wydaje mi się, że to i jest... I też coś... grają sejdami. Tak, nie możemy tego zignorować. Infinity Edge dla Varangelusa, kolejne przedmioty dla Bugaxa, Sei i Odiego. Czy tylko czekać i podchodzić pod Nashora? Tak jak mówiłem, mieli 4 minuty, żeby zrobić te przedmioty i walczyć o smoka. Dwa z nich już zostały skompletowane, jeden z nich został już skompletowany, mówię tu o Hydrze dla Bugaxa, ale zakładam, że zarówno Seiya, jak i Varangelus będą blisko również kolejnych. Ale Awahir, przede wszystkim, Izurus rozumie swoją kompozycję, w przeciwieństwie do pierwszej gry, grają dookoła swoich czynników zwycięstwa. Jakimi są? Oczywiście sidelane'y. Spójrz na build Sei. Pojawia się już w tym momencie, pojawiły się dwa komponenty do Voidstaffa i ten Voidstaff bardzo prędki. Jeszcze przed chwilą ani Unified, ani Kaiwing nie mieli tych Magic Resistów. To będzie maska swoją drogą. W ogóle Voidstaff byłby... To może być maska i to też jest bardzo dobry przedmiot. I działa praktycznie tak, w ten sam sposób, ale po prostu to, do czego zmierzałem, idea zarówno... Zaraz ci oddam głos. Idea zarówno jednego, jak i drugiego przedmiotu pozwala ci stać na side'zie i walczyć z Michonne'em, bo to o to chodzi. Seiya rozumie, że to, co ma robić, to nie jest teamfightowanie koniecznie, tylko walka z Michonne'em na sidelane'ie, żeby Odi mógł dołączyć. A to co chciałem powiedzieć, kontynuując moją miłość względem Akali. Nie jestem fanem tego, że może tak skutecznie teamfightować jako asasyn, ale również jeśli jesteś asasynem i nie musisz iść full AP slash AD, a możesz iść w takie uniwersalne przedmioty jak maska, takie, skoro i nieważne co zbuduje, i tak ładuje na jedno kompo papierów, to czemu też nie zbudować sobie pakietu kontry na tanka i zbuduj sobie procentówek? To jest super sidelane'owy przedmiot, tak, bo w ogóle passive Hunting Geisa Madness jest super niedoceniany. 10% więcej obrażeń. To jest tak. To jest więcej niż Infernal. Mega duch. Więcej niż Infernal. A teraz ESG będzie chciał walczyć o tego smoka i to może być wpadka. Oj, zamieszanie jest spore i Izurus w ogóle nie są skoordynowani. Defensywna paranoja. Honko Ati, ale mówiliśmy, mimo to było niezłe, ale nie zgarnęli nikogo. Mówiliśmy o tym, Awahir. HK ma lepsze podejście pod obiektywy i Izurus, mając taką przewagę na mapie, bo ten 1000 w goldzie, to nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o zniszczone wieże, o przestrzeń fal, w których się znajdują, bo przed chwilą top był spuszowany, chodzi o przedmioty, jest jednak Voidstaff 1-0 dla mnie, ale przede wszystkim chodzi o możliwości, które mają kompozycyjnie. Oni powinni tutaj być pierwsi i to oni powinni byli po tamtej rotacji stopa znaleźć się tutaj z totemami kontrolnymi, czy nawet zwykłym. To na pewno nie jest sygnał. Zielony. Bugax może być tutaj bohaterem, zdecydowanie. Oj, chyba, że nie. Chyba poszedł za daleko. Chyba, że faktycznie są w stanie zabić Irelię, podczas gdy ona jest nieruchoma. Swoją drogą spore zamieszanie. Również u mnie na kasterce Unified! Z pięknym trusz od Barash. Dokładnie tego, czego potrzebował. O jejku, i to prawdopodobnie przesądza o tym smoku i Infernal trafi do HK, jednak cofam wszystko, co powiedziałem, Awahir. Ten recykling smoka, najmądrzejszy pomysł, jaki kiedykolwiek wpadł im do głowy, bo przewidzieli, że Izurus będzie kompletnie niegotowy do walki o objective, że przyjdą 30 sekund przed smokiem bez ani jednego warda, wyjdą w pułapkę dwukrotnie swoją drogą, bo raz weszli w Gnara, znaczy na początku dali się zainicjować Kaiwingowi, drugi raz Gnar po prostu znajduje zabójstwo z tym truszą od Barash. HK po prostu wiedziało, co robi.
A najwyraźniej przewidzieli, że jeśli chodzi o obiektywy, to przynajmniej tego się trzymajmy, bo po prostu zagrania na liniach nam do tej pory nie szły. Jestem tak zły, bo Izurus miało grę w kieszeni. Mieli Irelię, która zupełnie niszczyła Gnara, mieli Akali, która była w stanie puszczować Korkiego, bo ten bał się podejść. Oddają Smoka, oddają Zabójstwo, oddają Tempo, oddają przewagę w złocie. Co jeszcze mogli oddać? A może potencjalnie szansę na dostanie się na Mistrzostwa Świata, bo od takiej sytuacji się zaczyna, to nigdy nie następuje. Jednym wyłomem to seria po prostu kilku porażek. I ten Ultimate był po prostu zacny, w ciemno, ściągnięty rywal. Nawet będzie nam dane zobaczyć prowi Awahir tego. Chlup! 350 sztuk złota. Unified mówi, czemu by nie? I spójrzmy teraz na przedmioty, bo Korki zaraz będzie miał IEK, a Drizzy zaczyna się robić tankowaty w kontekście teamfightów, ale przede wszystkim patrzę tu na Ezreala. Spójrz, że tam również bardzo fajne power spike'i. Botk to jest ten ostatni przedmiot dla Ezreala, który rzeczywiście robi różnicę. Bo wszystko, co jest budowane po bocku, to już będzie. Są takie bardziej kosmetyczne rzeczy. A Gunblade to może być też? A wątpię mimo wszystko, masz Korkiego, wolałbym Botka. Zwłaszcza, że możesz spowolnić Bugaxa, możesz spowolnić Odiego, możesz spowolnić Ceje. Wolałbym Botka. Zobaczymy, na razie obija przeciwników, Hody traci flasha. Już w ogóle przestajemy rozpatrywać Izurus Gaming jako tych trzymających władzę. Mimo tego, że niejako nadal ją trochę trzymają, bo w tym momencie Akali spuszczała sidelane, będzie roamować do drużyny, będą brali chyba tier 1 na midzie lub próbowali flankować? No, pewne opcje są ograniczone raczej. Okej, okay, nic nie zrobią. Oj, nie wiem, czy to jest... Popełniłem błąd, podekscytowanie się Izurus. Za co winie ciebie? Amerykański... Winie ciebie, Awahir. Amerykański KT Rollster. Podekscytowałem się w tej grze. Never get excited about Izurus Gaming. Mieli naprawdę kilka fajnych rotacji. I potem zrobili tamto. I robią to, tak, to nie jest tylko jeden... Okej, okay, podsumujmy ostatnią minutę. Zrobili tamto, teraz byli na górnej to. Części mapy, walcząc o wizję i o turret na topie. Turret udało się obronić kosztem flasha Nocturna, wizji nie udało się zachować. Flasha, bo oczywiście HK oprócz tego oblężenia również wchodziło do lasu, więc jakby traktuje to jako obronę wieży. Myślę, że jest to legalne. Idąc dalej, zrotowali do środka, a Akali od dolnej alejki, którą przepuszowała i mogła potencjalnie nawet oblegać, schodziła do środka, co sugerowało, że będą chcieli brać tier 1, ale HKA też zaczęło tam rotować, więc odpuścili tier 1, przeszli przez dolny las rywala, w którym postawili jednego warda, przez rzekę do swojego lasu, w którym nie zrobili absolutnie nic i oddali tier 2 za darmo. To jest rotacja, wiesz kogo mi to przypomina? MLXG. Tylko, że on był tylko junglerem, a nie całą drużyną, ale MLXG właśnie tak rotował. A po pierwsze, byłeś stronniczy, bo nie... Z drugiej strony Izurus zgarnęło red buffa, więc fair. Jeśli chcesz rozliczać, to bądź uczciwy w obie uczciwe. A z drugiej strony pominąłeś pasaż zagrań przy Smoku, które też można było wydać do tej kalkulacji. Nie, nie, bo ja, wiesz, tylko chciałem podsumować tę ostatnią minutkę. Smoka już zostawmy w przyszłości. Nadal mają silnych solo lanerów. Zwłaszcza, że to, co jest również fajne po stronie Izurus, to jest fakt, że Akali może iść na Gnara. Ten do tego recallu, który dosłownie chwilę temu wykonał, nie miał żadnego Magic Resistu. Ale zresztą nawet teraz Akali ma Void Staffa. Nie mówię, że była to wysoka góra, w tym przypadku depresja. Ale wciąż... Trochę straty jest. Chciałbym zobaczyć teamfight, w którym Bugax jest w stanie sflankować, albo wejść frontalnie jak tą Irelią. Ale w dużą grupę osób. To jest, obiecywałem dobre teamfighty tych postaci. No, de facto do tego się sprowadza. Zobaczymy, czy pokrycie będzie to znajdowało, bo tak oni muszą zagrać, a muszą pogrozić Korkiemu plus Ezrealowi. Nie mogą pozwolić na to, żeby te postacie wyprówały z siebie obrażenia. I to jest problem. Izurus pod Nashora podejść nie może, bo powodzenia z tym połkiem od rywali. Ale mogą team fightować. W to głęboko wierzę. Nie z takimi hakami, ale z takimi zagraniami, bo Lee Sin ma bardzo mało HP. Ale stracą Thresha bardzo szybko. Stopwatch dla Lee Sin, znaczy Odi w ogóle będzie wskakiwał, bo Irelia to robi, również Nocturne idzie do przodu, lekko bić przeciwników, Irelia sama jednak na pięciu, musi również rezygnować z tych całej karuzeli zagrań. Zeja dostał trafiony, musi się ewakuować, ale Freezy tak na łatwo nie odda. Kolejny autoatak, mobilność Akali wystarczyła, ale Izurus przegrało walkę. Pytanie, czy będą starali się coś z tym jeszcze robić zawodnicy HK? Może Nashor, może jakaś gonitwa, może turret na topie? 3Z ma dostępnego Mega Gnara, mógłby szukać, ale zobacz, to jest Nashor po prostu Awahir i pytanie, jak dużo obrażeń mają. No ten Infernal na pewno coś im daje. Mount nie ma Korasa. Nie jest zrobiony, Korki dysponuje teleportacją i być może będzie czekał, aż ktoś tu się pojawi. Nie, od razu będzie wystrzelona.
Oj, Audit recalluje do bazy. To jest niemal wywieszenie białej flagi. To jest? On nie ma erki, nie ma flasha. Jak miałby się tutaj dostać? Nashor oddany i Izurus i ich setupy wołają o pomstę do nieba. Zobacz na ich wizję. W ogóle Izurus nie używa wardów. No co się dzieje? Ja. Przez ciebie to! Podekscytowałem się tym early game. W ogóle inna sprawa jest taka, że obie te drużyny coinflipują gry na Heraldzie, co jest dla mnie mega zabawne, bo mam wrażenie, że śmieliśmy się z Clutch Gaming jakiś miesiąc temu, że coinflipują gry na Heraldzie i 10 minuta im się świecą oczy na czerwono, po prostu lecą na Heralda. Teraz to się stało światową metą, jak widzimy, bo na przykład taki G2 podejmował Heralda w miarę rozważnie, ale Haka i Izurus po prostu 10 minuta, idziemy się łupać na Heraldzie, kto wygra, ten wygrywa mecz. To jest taka dżentelmeńska umowa. To może być tyle, bo Honko Attitude to jest ta rzecz, którą ustaliliśmy sobie przed Best of Five, gdy już dostają Nashora. Powinni skończyć mecz zwycięstwem. Mamy przynajmniej to zaufanie względem nich. To jest moja reakcja. Ale przechodząc do buildów, bo jest kilka ważnych rzeczy, które chciałbym podkreślić. Nie podoba mi się to, że Odi poszedł w... nie zbudował Guardian Angela, może tak. Bo wydaje mi się, że rolą Nocturna w tej kompozycji jest wejście w Ezreala lub w Corkiego tylko po to, żeby palić im defensywne umiejętności i forsować ich do cofnięcia się. Nawet kosztem własnego życia, bo to daje Akali oraz Ireli przestrzeń do tego, żeby inicjować. Tutaj inicjacja od Kaiwinga. Świetny pomysł Izurus, żeby 2 na 4 w przypadku oblężenia rywala próbować się bić. Na pewno rywale są daleko. Pewne rzeczy spalone przez rywali, więc Irelia szuka tego wejścia również Nocturne, te wszystkim asystuje. To może być dobre! To wygląda naprawdę nieźle! Ha! I za każdym razem, to jest chyba prawo KT, zwątpisz w nich, pokazują co potrafisz. Zwątpisz w Izurus, odbijają się od dna, ale nie rozpędza się z ekscytacją, bo tylko bronili Nashora. Bugax naprawdę fajną flankę tutaj znalazł. I w momencie, w którym Rakan nie ma ultimate'a... I to są długie deftimery. Nie ma możliwości dla Irelii, żeby to jest zostać wyłapanym. Inhibitor? Nie skończy się chyba tutaj gra, ale Inhibitor jest jakąś szansą, chociaż... Nie ma creepów i przede wszystkim... A, okej, okay, no tak. Nie ma stworów. Przyniósł swoje. 2 turety. I wprowadzi Baron Powerplay do minusowego. Wiesz, co mi się podoba w tego typu zagraniach? No właściwie, co sobie zawsze myślę, bo... HKA chciał podjąć całkiem racjonalną próbę. Zobacz, Gnar jest na topie, oni chcą zrobić wizję w lesie i dopiero potem oblegać środkiem. Tak jak mówię, nie będę komentował tej próby inicjacji ze strony Slowa, bo uważam ją za super głupią, ale to, co powinno zrobić HKA w tym momencie, wejść do górnego lasu, idziesz z Gnarem, zobacz, jaka tam jest gruba fala. Ta fala jest absolutnie przepotężna. Masz Nashora na wszystkich. Wchodzisz do górnego lasu, wardujesz Tomek, tam, oni chcieli to zrobić, tylko zostali wyłapani. Nie, oni schodzili już do środka. Oni zostali wyłapani w momencie, w którym Corki był prawie pod tier 3 na midzie. Gdyby od razu po zabójstwie Thresha i po spaleniu tam możliwości defensywnych Akali schodzili do górnego lasu, a nie jeszcze tańczyli na środku, nigdy by do tego nie doszło. Albo gdyby przywołali Gnara, żeby przyszedł na środek. Bo jeżeli zabijasz Thresha, możesz po prostu 5v4 forsować środek i wtedy nawet flanka Bugaxa dużo nie da, bo Gnar go wbije w ścianę. Ale nie zrobi żadnej z tych rzeczy. Znaczy... Mam duży problem, że ja nie mam... Boję się cokolwiek powiedzieć, bo powiedziałem, że mam zaufanie do Matthew. I ich Nashor na razie przyniósł im 1200 straty. Widzisz, a właśnie dlatego ludzie mają problemy z zaufaniem. No właśnie. Rudem się nie ufa, no co mogę powiedzieć. Nie wiem, w którą stronę ten mecz po prostu pójdzie i... Mam wrażenie, że... Zbudowaliśmy ten dom na... Zależy od przestrzeni, w której będziemy tę grę kończyć, bo za 1,5 minuty smog, no prawie 2, tam teamfight wygrywa HK. Jeżeli będziemy przy Nashorze walczyć, tam teamfight wygrywa HK. Ale jeżeli będziemy rotować po mapie, jest szansa dla Izurus. Tak, tego się nauczyliśmy w tym spotkaniu. A również przypatrzmy się ekwipunkom, bo... Te naprawdę nieźle stoją dla Honko Attitude, ale przewaga w złocie o ironię dla Izurus. A czy jest? Jak bardzo wytrzymały jest ten Gnar? Jak bardzo martwy jest ten Gnar? Wydaje mi się, że musimy jeszcze poczekać. Rakan tu podchodzi, na pewno będzie pomagał. Patrz na to, mój sceptycyzm był okazał się być słusznym. Ale Irelia ma też coś do powiedzenia. Zeskakuje do pierwszego, stąd z drugiego. Na trzeciego również się porwie, chociaż to była błędna decyzja. Szarpnął się za daleko, Seja był niedaleko. Ale niestety więcej już zaprezentować nie mogą. Wciąż 2 za 1. Miałeś rację, Awahir. Gnar nie upadnie, zamiast tego poświęcą. 3 innych zawodników. 2 innych graczy. A mogłeś zostawić tego Gnara. Właśnie to jest chyba w tym wszystkim najzabawniejsze, że gdyby odpuścili Gnara,
To było 1-0. Znaczy, chodzi o... Okay. Fit to win. Fit to win. Varangelus ginie, bam, Nashor. Oddajcie Frizziego, pewnie Nashor wam też by skapnął. Ta seria zaczyna się robić... Okej. Okay. Ekscytująca, ale... Chcę tylko powiedzieć Bugax, bo cały czas mówiliśmy o Odi i Sei. Wydaje mi się, że to jest na pewno duet, na który powinniście znać, jeśli interesujecie się Ameryką Południową. Na pewno warto wspomnieć o Varangelusie i Slow, bo to byli support i AD Carry, którzy no, mieli prym, jeśli chodzi o Południową Amerykę Łacińską. Mało mówi się o Bugaxie, jest trochę z czapy. Ten koleś nie ma doświadczenia competitive, grał na południu, jest z Argentyny, jak no, nigdy niczego zbytnio nie pokazywał. I pierwszy mecz na tych playinach to był int na tym Gnarze. Ale patrzcie na to, każdy rozkręca kolejny. Się wraz z kolejnym meczem. I w ogóle Bugax naprawdę fajnie wypadał. Ja nie spodziewałem się tego jakoś mega bardzo, ale wypada naprawdę świetnie w tym turnieju. No zobaczcie. Izurus poszło na smoka za darmo, ale oddają na Shora. Nie no, 10. Znaczy, ale oddają setup. De facto wzięcie tego smoka to jest oddanie setupu. Nie masz wizji, nie masz ani głębokiej, ani w swoim lesie wizji. Nie. Nie. Nie, nie. Ale jakie to jest ikoniczne. To jest bardzo ładna Awahir, co się dzieje. O rany. I nie wierzę, że jeszcze mogą coś była pani, bo Freeze z podwójnym ultimatem, lecz rywale zestunowani, ile zrobi to Irenia, co się dzieje z tym meczem? Ja już pojęcia nie mam, lecz Nashor i walka drużynowa, cała dla LMS. I Bugax 1 na 4, próbuje być herosem, idzie mu całkiem nieźle. Latarnia również do bezpieczeństwa i trzyma za kadłub jeszcze swoją drużynę w tym meczu, ale nie wiem na jak długo. Gdyby nie Bugax i Surcy by przegrał 10 razy ten mecz, czemu poszli na Mountain Drake'a, kiedy Nashor jest up? Co się dzieje? Poślijcie jednego! Macie dwa tepeki, go Varangelus! Aż pilnuje. Absurd! I najlepsze jest to, że Varangelus zrobił tutaj dużo obrażeń tylko dlatego, że wyłupał wszystkie pióra przed siebie i szybko upadł, ale nieważne, haka idzie po koniec, Bugax i Sloan nadal okay. Przy życiu, te w timery jeszcze względnie długie, póki korki przy życiu, pamiętajmy, to oblężenie jest bardzo, bardzo mocne. Czy to będzie koniec? O tak, Michał! Nie wiem, dopóki nie zobaczę wybuchającego Nexusa, nic nie jestem w stanie uwierzyć, bo na razie to Gnar defensywny ultimate na jednej wieży od Nexusa się skończy. Okej, okay, kto ma teleportację? Bugax. Varangelus nie ma. Nie patrzyłem, czy znowu będzie epic Zaya flank. Ale wiesz co, tak jak powiedziałem, jest w tym coś epickiego, że każda z tych drużyn powtarza dokładnie to, co o nich powiedzieliśmy. Kiedy Ender robił na streamie Riot Games pre-show przed spotkaniem Damwon Gaming Lowkey, powiedział, że Lowkey może zwyciężyć poprzez lane swap, Predator Junglera i coś tam jeszcze. Podał mnóstwo warunków, tak, ale te na serio były głównie te. Tak. I wszystkie się spełniły praktycznie, jeżeli chodzi o to zwycięstwo jednej mapy dla Lowkey. I wszystko to, o czym my, Awahir, mówiliśmy, oj, te pióra w naszym małym pre-show się spełnia. A Varangelus trochę też w tym teamfightie po prostu zablokował przejście w kluczowym momencie, to było istotne. Tylko potem strollował, bo dał się wyłapać za darmo. Tak, Gnar, jeśli łapie cię na W, no jest to problem. Czteroosobowy stun od Bugaxa. No, i Bugax... sam, naprawdę sam, na czterech wziął kadłub swojej drużyny, truchło i po prostu ich wykierował. We're over when I say it's over. Ale ani chwili wcześniej. Naprawdę nie wiem, czy... Mocna wibracja Fakera z 2017. I nie tylko. Okej, okay, trzeba przyznać, Izurus Gaming razem z... grają mecz League of Legends. To jest... Chodzi o to, że taką kartę z jańską metodą... Zacznijmy... Mało rzeczy wiemy na pewno, ale co wiemy na pewno, grają w League of Legends. Tak, absolutnie. A przynajmniej jedną z jego... To jest mecz League of Legends. Tak samo Zurus Detonation też było meczem League of Legends. To samo wtedy powiedziałem, Awahir. Więc zobaczmy... League of... Okej, druga rzecz. Kartezjańska metoda. 10 ciąg dalej. Kończy się wybuchem Nexusu, więc zobaczmy. Na pewno tego możemy się spodziewać, tylko w jaki sposób. A tego już nie jesteśmy w stanie dalej tą metodą wyliczyć. Myślę, że istnieje dużo szansa na to, że Izurus zwycięża, jeżeli... Bugax wejdzie w walkę i Varangelus pozostanie nietknięty, bo skupiamy się na Bugaxie, ale Varangelus tutaj jest bardzo, bardzo legalnym i naprawdę solidnym carry, bo ma mnóstwo przedmiotów, Zaya w late game jest trudna do dorwania, zresztą widziałeś, co zrobił Bladecallerem przy okazji tego ostatniego dużego teamfightu przy Nashorze, więc liczę na to, że Varangelus da nam powody, dla których się ekscytowaliśmy, przynajmniej ja naprawdę się nim ekscytowałem, jako następca White Lotusa. Mam taki fetysz, że muszę się po prostu ekscytować strzelcami z Ameryki Południowej. White Lotus grał z Seją i Odim, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. To było też... To był, i to on był wtedy najlepszym graczem składu. Tak.
Od i White Lotus zawsze się podkreślało. I ja wtedy mówiłem... Teraz od jego. White Lotus powinien trafić do NA albo do innego regionu, albo do NA. Najchętniej. Żeby zobaczyć, jakie rzeczywiście ma możliwości w głównej. A co u niego teraz jest? On właśnie poszedł do jakiejś... Aż sprawdzę. Powiem ci, że aż sprawdzę, zaraz się dowiemy. W sumie straciłem kontakt chwilowo z jego karierą. Tak, tak. Ja nawet to sprawdzałem przed tymi mistrzostwami świata, ale już zdążyłem zapomnieć. Natomiast patrząc na to, o czym zapomnieć nie możemy, to jesteśmy w 38 minucie gry Izurus, co oznacza, że prawdopodobnie jeszcze przed nami 30 minut epickich walk. Ale dwa inhibitory utrudniają im na pewno kontrolę nad mapą. Okay, podchodzą pamiętam. Pod smoka. Gdzie jest? Teraz gra w Brazylii po prostu, bo on wcześniej grał w INTZ. A teraz gra w zespole, który nazywa się Redemption Esports, Porto Alegre. Okej, okay. Na razie Redemption. Pamiętajcie o tym, że kto wygra to spotkanie z 2-1 w tym Best of 5 i prawdopodobnie może wylądować w fazie zasadniczej, więc rozumiecie szale następnej walki. Skalę. Ale szale... Okej, okay. Bugax tak w tym miejscu zawsze. To jest jakiś magnes na Ultimate z Reala, na Irelie. To jest Elder oddawany za free. To jest również mój fetysz. I pamiętajmy, Izurus wygrywało czasami walkami. I chcę tylko powiedzieć, że wygrywał i Bugax bardziej. I ze względu na to, jak wyłapywał rywali nieprzygotowanych. Elder Drake cię wzmacnia ofensywnie, ale nie... Oj, slow. Yeah. Czemu? Zaraz to robi Odiodi, robi kurczaki. This is important, Tawahir! Moje kurczaki! Ja je wezmę! Mam przegrać grę? Okej! Okay, ale kurczaki należą do mnie! A zaznaczył dominację. Ale wciąż żyje Bugax, więc obsikał też. Ja nie wiem, ile ty jest warty, tak nie wiem, na ile tu nie jest dalej walka 1 na 5. Są 4 kukły plus Bugax i one tylko mają kupić mu przestrzeń w teamfightzie. Na razie tylko Gatekeeper. Tak bardzo tracisz, kiedy Ezreal i w ogóle trzy postaci mają Garden Angela, bo Bugax... Okej. Okay. Wyłączył światło. Czy wyłączył rywali? Rzucają się prosto na ich carry, on i kupuje jak najwięcej czasu dla Bugaxa, czy Irelia coś zrobi, a Kali mu pomaga! Czy to jednak wystarczy, bo rywale palone Guardian Angela, Gnar z niezłym ultimate'em, Bugax się po prostu zagubił, jego Guardian Angel aktywowany, ile osób umarło w tym teamfightie? Varangelus! Jest jeden, jest drugi, lecz Gnar go powstrzyma stunem, lecz Bugax żyje, latarnia, czy jest w stanie ją chwycić? Na razie auto atakuje, 1-3, cały czas nie leczy, to będzie za mało, to będzie za mało, to będzie za mało, to będzie Hong Kong Attitude! 2-1, po tej rzezi, jakim był ten teamfight! Izurus! Tyle nadziei mi dało w tej grze, Tawahir. I jeszcze więcej odebrali po 41-minutowym tyraniu się w błocie. Wychodzą tylko Umorosani i z wynikiem 1-2.